Chciałam powiedzieć o dwóch wydarzeniach, które uważam, że są bardzo ciekawe i istotne dla Lublina. Pierwsze wydarzenie mam przyjemność sama organizować, a drugie wydarzenie jest organizowane przez Centrum Kultury w Lublinie. Pierwsze to jest Festiwal Tradycji Awangardy Muzycznej Kody. Trudno mi jest nie mówić o tym festiwalu, bo oczywiście sama jestem zaangażowana i od kuchni znam, wiem jak to wszystko powstaje, ale między innymi w zasadzie dlatego chciałam o tym wspomnieć, bo naprawdę uważam, że jest bardzo ważnym festiwalem dla naszego miasta, bo promuje, inicjuje wydarzenia, projekty specjalnie robione na festiwal. Na Kodach dochodzi do spotkań między różnymi muzykami z różnych środowisk artystycznych i profesjonalnych, i uznanych na całym świecie, rozpoznawalnym na świecie, a także tych amatorów, mniej profesjonalnych artystów, bardziej awangardowych, którzy mają potencjał, mają talent, ale jeszcze się nie przebili. Ale tak naprawdę co najważniejsze w tym festiwalu to jest to, że jest jednym z nielicznych na pewno w Polsce, a śmiem powiedzieć, że w Europie też, gdzie prezentowane są projekty łączące muzykę tradycyjną, archaiczną z muzyką współczesną, awangardową, jazzową. To są takie zabiegi, które znamy może tylko i wyłącznie z telewizji, z jakiegoś mainstreamu, z popkultury, ale tu jest zbudowana zupełnie inna jakość. Muzycy tradycyjni, którzy przyjeżdżają do nas z różnych wiosek, to są często nieprofesjonalni artyści, którzy śpiewają pieśni tradycyjne u siebie w wioskach, przyjeżdżają na festiwal i z nimi spotykają się artyści światowi, artyści, przede wszystkim kompozytorzy muzyki współczesnej, i oni i dajemy im pole do wspólnego działania. I drugie wydarzenie, które chciałam polecić, to jest festiwal Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, które już ma 16 edycji. Ja jestem wielką fanką tego festiwalu, bo co roku są zapraszani artyści naprawdę bardzo wysokiej rangi i to jest święto, zupełne święto teatrów tańca w Lublinie. Szczególnie w ubiegłym roku ja byłam zachwycona festiwalem, bo mogłam zobaczyć aż 3 spektakle znakomitej, mojej ulubionej, ukochanej choreografki Anny von den Broek, która przyjechała na festiwal właśnie z kilkoma spektaklami, więc mieliśmy taką retrospekcję jej twórczości i to było naprawdę niecodzienne wydarzenie. No i ten festiwal właśnie taki jest. Są artyści z całego świata zapraszani, są też i tancerze z Polski. Przy okazji są warsztaty też organizowane, w których kiedyś nawet brałam udział i jest to też świetne wydarzenie, że Lublacy, Lublinianie, którzy interesują się teatrem tańca i tańczą, mają możliwość jeszcze pod okiem wspaniałych tancerzy z różnych krajów uczyć się różnych metod, różnych technik.